Jaworzno kupuje i przejmuje tereny od spółki restrukturyzacji kopalń. Chodzi m.in. o 11 hektarów pod utworzenie strefy gospodarczej w tym mieście. Tymi terenami jest zainteresowana spółka Electromobility Poland, która zamierza wybudować w Jaworznie fabrykę samochodów elektrycznych Izera. Paweł Jędrusik. W przyszłości ten obszar miałby wygenerować łącznie 10-12 tysięcy nowych miejsc pracy. Na razie jednak prac związanych z budową fabryki Izery nie widać zbyt wiele. W oczy rzucają się jedynie wycięte drzewa. Z tego co wiem, to jest finalizowana kwestia własnościowa, jeśli chodzi o umiejscowienie tej fabryki. I z tego co jest mi wiadome, w tym roku ma się rozpocząć teoretycznie badanie gruntu, przygotowywanie pod ewentualną budowę. Stąd też te dzisiejsze dołożenie też konkretnych hektarów, które tam w obrzeżu się znajdują. Chodzi o 11 hektarów, które spółka restrukturyzacji kopalń sprzedała Jaworznu i które mają zostać włączone do jaworznickiego obszaru gospodarczego. To nie jedyna transakcja pomiędzy SRK i miastem. Spółka restrukturyzacji kopalń przekazała bezpłatnie Jaworznu tereny po dawnej kopalni Jankanty. Jest już plan, co z nimi zrobić. Na terenie byłej kopalni Jankanty znajduje się coś, co jest dla nas niezwykle istotne, o czym też rozmawiamy od dłuższego czasu, mianowicie ogromne zasoby wody, które dzisiaj stanowią trochę problem, ponieważ trzeba je odprowadzać. SRK to robi, ponosi koszty, a mogą być niezwykle cennym zasobem, jeżeli tę wodę uzdatnimy i ona może zasilać obszar jaworzyńskiego obszaru gospodarczego. Są już także kolejne plany związane z innymi nieruchomościami. Są również prowadzone rozmowy w temacie ośrodku wypoczątkowego Tarka. To jest 18 hektarów przy autostradzie. Myślę, że pan prezydent ma doskonałe pomysły na zagospodarowanie tego terenu. Pierwotnie produkcja samochodu elektrycznego Izera miała ruszyć w Jaworznie w 2024 roku. Już wiadomo, że nie ma szans na dotrzymanie tego terminu.